Witam, nazywam się Paweł Matejko. Zapraszam do wprowadzenia do SAP Lumira. SAP Lumira jest inspiracją dla menadżerów, zapewniając bardzo szybki, interaktywny i bardzo ciekawie zwizualizowany dostęp do danych. Każda firma gromadzi dane i ma ich mnóstwo, ale sama informacja to jeszcze nie wiedza. Aby informacja była przydatna, musi zostać podana właściwie. I właśnie wizualny przekaz ułatwia zrozumienie informacji, na podstawie których o wiele łatwiejsze jest podejmowanie trafnych decyzji. Więcej o SAP Lumira znajdziecie na naszej stronie www.altab.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 12 261 30. Pokażę teraz, jak działa SAP Lumira. Otwieram aplikację SAP Lumira i klikam, żeby połączyć się z moją bazą HANA systemu SAP Business One. W oknie po lewej stronie mam dostępne źródła danych, z którymi mogę się połączyć, natomiast w oknie po prawej stronie połączenia, których wcześniej używałem, z których mogę w tej chwili skorzystać. Ja jednak wybiorę nowe połączenie. Wybieram serwer, z którym chcę się połączyć i klikam Połącz. Z listy baz wybieram tę, z którą będę chciał się połączyć i widok analiza sprzedaży. Po nawiązaniu połączenia mam dostępny panel, przy pomocy którego będę mógł zbudować interesujący mnie raport. Przygotuję analizę zysku brutto. W tym celu wybieram miarę zysk brutto i upuszczam na osi Y. Następnie z wymiarów pobieram rok i upuszczam na osi X. W ten sposób otrzymałem analizę zysku brutto w układzie rocznym od 2004 do 2014 roku. Z zestawienia usuwam rok 2004 i 2014 jako niereprezentatywny. Do analizy dodam jeszcze miasto jako wymiar geograficzny. Ponieważ ten sposób wizualizacji nie jest czytelny, wybiorę inną, która wyraźniej zobrazuje wysokość zysku brutto w poszczególnych latach z podziałem na miasta. I zapamiętam wizualizację. Zmienię wizualizację na inną, gdzie w kolumnach będę mógł porównać wartość zysku brutto w poszczególnych miastach z podziałem na lata. Teraz te dane umieszczę na mapie. I zapamiętam wizualizację. Przygotowany raport zapamiętam jako kokpit, który będę mógł wykorzystać w przyszłości. Przechodzę do kompozycji, pobieram zapamiętaną wizualizację i upuszczam. Następnie nazywam mój raport, na przykład analiza zysku brutto geograficznie. Nadaję też tytuł mojemu kokpitowi. I dodaję parametry filtrowania. Nazwę klienta
oraz rok. Kliknięcie w nazwę klienta nie tylko pokaże obraz na mapie, ale również wartość sprzedaży czy wysokość sprzedaży w latach. Natomiast kliknięcie w rok pokaże, jak wyglądała sprzedaż w danym roku. Następnie moją kompozycję zapamiętam jako widok, do którego będę mógł użyć w przyszłości do wykonania tego raportu. Dzięki SAP Lumira mogę szybko przygotować każdy bardzo czytelny raport.